Poprawa warunków życia na terenach wiejskich oraz wyrównywanie szans to jedne z głównych celów, jakie realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecna, druga edycja tego programu właśnie dobiega końca. Dzięki jego funduszom w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 udało się zrealizować wiele ważnych dla gmin inwestycji. Dla Centrum Mazowsza, podobnie jak dla samorządów położonych w innych częściach województwa, jednym z kluczowych problemów jest nadal modernizacja lub budowa nowych dróg. Cieszymy się z tego, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich starają się wykorzystać głównie na drogi oczywiście, bo to jest taki priorytet dla wszystkich samorządów i gmin, które mają w swoich zasobach obszary wiejskie. Jak bardzo ważna dla gmin jest modernizacja i budowa dróg, pokazuje przykład Jadowa. Tylko w ostatnim czasie, dzięki funduszom europejskim, zrealizowano tu aż 5 projektów związanych z infrastrukturą drogową. 3/4 środków pozyskanych to są środki zewnętrzne, w tym więcej jak połowa to środki unijne, środki z Urzędu Marszałkowskiego. Drogi, wodociągi czy kanalizacje to jednak nie jedyne inwestycje realizowane na terenie Mazowsza. Z funduszy PROW gminy coraz częściej starają się finansować projekty związane z rekreacją i wypoczynkiem. W przypadku podwarszawskiego Czosnowa są to m.in. obiekty dotyczące turystyki. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ostatnim czasie zrealizowaliśmy 2 obiekty. Jeden tu w miejscowości Łomna. Miejsce takie rekreacji dla turystów rowerowych, ponieważ jesteśmy przy bardzo takim długim szlaku rowerowym wiodącym z Warszawy przez Czosnów, Nowydwór, Legionowo, tutaj otuliną Karpinowskiego Parku Narodowego. Ścieżki rowerowe czy inne inwestycje związane z wypoczynkiem i rekreacją służą nie tylko turystom, ale również mieszkańcom gminy Czosnów. Więcej na ten temat, a także o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich już za chwilę. PROW na lata 2014-2020 realizuje 15 głównych działań, w których skupiono się na głównych 6 priorytetach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Choć program w obecnym okresie budżetowania różni się od tego z lat 2007-2013, bo wspiera m.in. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czy promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu, to jednak kontynuuje także założenia z lat poprzednich. Wśród nich są m.in. tworzenie grup i organizacji producentów, modernizacja gospodarstw rolnych, doradztwo rolnicze, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i program LIDER. Zadaniem PROW jest więc wyrównywanie szans i polepszenie życia na terenach wiejskich. Powiaty umieszczone wokół Warszawy to przecież nie tylko miasta ściśle ze sobą powiązane, ale także również obszary wiejskie, miejscowości, miasteczka mniejsze, które powinny korzystać ze środków wszelakich, żeby wyrównać te szanse również swoich mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, na tak zwanych obszarach wiejskich. I one, tak jak powiedziałem, one to czynią. To, na co nadal zwracają uwagę samorządy, szczególnie w mniejszych gminach, to przede wszystkim budowa i modernizacja już istniejących dróg. Zrobiliśmy 5 dróg, a jak wiemy, dla wsi droga w tej chwili jest najważniejsza, ponieważ nasza gmina już jest wodociągowana w 100%, też z poprzedniej perspektywy z PROW. Czyli w tej perspektywie 2014-2020 prawie 5 milionów złotych wydaliśmy na nasze inwestycje z PROW. Gminy podwarszawskie oprócz funduszy na drogi, wodociągi i kanalizacje starają się pozyskać środki na inne projekty. W gminie Czosnów pieniądze z PROW przeznaczone są m.in. na infrastrukturę związaną z turystyką. W weekendy zmienia się zupełnie obraz naszych dróg, naszych miejscowości. Jeżdżą całe kolumny rowerowe, jeżeli jest piękna pogoda. Zatrzymują się, zwiedzają, odpoczywają, odwiedzają miejsca pamięci, no bo Palmiry, bo Wiersze, no tu Łomna, Kazuń, to są miejsca, które cieszą się dużym zainteresowaniem, są o bogatej historii. Inwestycje związane z wypoczynkiem i rekreacją służą również mieszkańcom gminy. Do takich obiektów należy plac zabaw w miejscowości Kazuń Bielany.
Ze względu na bliskie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego zdecydowano, by projekt skupił się na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych i turystycznych. Plac położony jest przy ulicy Jeziornej, która prowadzi do Jeziora Dolnego, jednego z głównych miejsc wypoczynku osób zamieszkujących obszar LGD między Wisłą a Kampinosem. Same prace na placu zabaw objęły roboty przygotowawcze, ułożenie bezpiecznej nawierzchni wraz z montażem urządzeń i obiektów małej architektury, m.in. ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery. Obiekty małej architektury wykonano z drewna, nawierzchnię pod urządzeniami przygotowano zaś na warstwie piaskowej, syntetycznej i elastycznej. Dodatkowo obok placu wybudowano altanę ogrodową dla potrzeb spotkań, a z myślą o turystach zaprojektowano również parking dla rowerów. Obok tego terenu wybudowano także boisko. Plac zabaw, też miejsce rekreacji dla dzieci, które ostatnio jeszcze powiększyliśmy już poza tym programem o boisko. Jest to przy zabytkowym również kościele i przy cmentarzu, przy jeziorku kazuńskim, jeziorku dolnym, gdzie spotyka się i wielu mieszkańców naszych i również wielu turystów. Drugą inwestycją, którą w ostatnim czasie gmina Czosnów zrealizowała z funduszy PROW, związana jest ze szlakiem rowerowym wiodącym z Warszawy przez Czosnów do Legionowa. Stało miejsce, w którym mogą turyści odpocząć, zatrzymać się, zwiedzić kościół, który projektował Marconi, bo jesteśmy na terenie jednej z najstarszych parafii w Polsce, na Mazowszu, wymienionej w puli papieskiej z 1155 roku. Miejsce cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem turystów. Nieopodal są jeziora, tutaj wykorzystujemy te przyrodnicze walory naszej gminy, ponieważ cały ten teren to otulina Kampinoskiego Parku Narodowego, bliska odległość Wisły, do której można łatwo tutaj dojechać, obejrzeć jej piękne tutaj zakole przy okazji jeziorka, które powstały przy wylewach wiślanych w poprzednich wiekach. Powód, dla którego gmina Czosnów stawia na budowę miejsc rekreacji i odpoczynku, jest prozaiczny. Jest nim nie tyle położenie, ale przede wszystkim rozległość zajmowanej przez gminę powierzchni. Gmina Czosnów jest gminą o bardzo rozproszonej zabudowie, o dużej powierzchni. Mamy 34 miejscowości i wielu miejscowościom potrzeba takich miejsc rekreacji dla dzieci, dla osób starszych. Także no, mamy w planach strategicznych powstawanie podobnych miejsc kolejnych, różnych miniboisk, jak również no, bardzo ważną zadaniem, które stawiamy sobie teraz już w ramach nowej perspektywy, to wybudowanie całego kompleksu takiego, które nazywamy Centrum Kultury i Sportu w samym Czosnowie. Gminy na Mazowszu chętnie sięgają po fundusze z PROW. Jednym z powodów są bardzo często małe środki własne na kluczowe inwestycje. W gminnych budżetach trudno bowiem znaleźć pieniądze na remonty czy budowy nowych dróg lub inne cele związane z infrastrukturą służącą mieszkańcom. Tak, jest istotnym uzupełnieniem dla budżetu gminy, ponieważ no, na przestrzeni kilku lat powstały wcześniej inne jeszcze obiekty, a no wiadomo, że powstałoby ich o połowę mniej, bo tu mniej więcej w 50% otrzymujemy wsparcie. W tej chwili mieszkańcy tam, gdzie nie mają ich, to oczywiście chcieliby na już i na teraz. No niestety środki budżetowe nasze nie pozwalają wykonać wszystkich. Mamy plan inwestycyjny i po kolei je realizujemy. W tym roku 5 dróg. W zeszłym roku 3/4 środków, które poszły na inwestycje, to środki z zewnątrz. Dlatego no, dzięki temu możemy je budować, możemy się rozwijać. Efektywność pozyskiwania funduszy wśród lokalnych samorządów jest bardzo wysoka. Kluczowy okazuje się dobór inwestycji i przygotowanie projektów. Dotyczy to zarówno tych większych, jak i przede wszystkim mniejszych gmin. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, na co i jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl.